I mean, how much more do you want? You know, here's the double square on this one, upholding the crown's right. You can go, I can go on and on forever. That's another thing Jay and I talked about. We're like, all the stuff we're talking about, we're barely scratching the surface. We could talk about this for days. You can go deep into all the symbolism and the mockery and all the different organizations that are interconnected. During the entirety of the time I interacted with dark occultists, they referred to the police and military only according to these two terms. They called them our dogs and our pets. Nothing else, no other term was ever used. I never heard them say the word police, ever. Ever. They called them our dogs. And for a long time, I had no idea what the hell they were talking about. It was like, I'm like, what are these people talking about? Our dogs, what dogs? And then I finally made the connection. Whoa, they're talking about the police. They call the police their dogs. And it's not like, yo dog, you know, you're my boy. It's not street lingo. They're calling them animals that are easily made into obeying their commands because they break their will. And they symbolize this by giving them dog tags in the military. This is a perfect representation of how dark occultists see the police. If I drew that, it could not have been any more perfectly represented. I don't know who did it, but whoever drew that knows exactly how dark occultists think about cops. Exactly. Okay? Because they are the puppet masters and these people are their puppets. The military and the police are in this position. And their ego is so strong and their free will is so destroyed that they look at it as a badge of honor to be in this position. As a badge of honor. You're members of a cult. Police and military and those who are supporting them, you are cult members. It doesn't matter whether you don't believe it. It doesn't matter whether you don't think it's true. It doesn't matter whether you can't accept that because your ego is in the way. These are the people who own you. And they think they're legitimate in that ownership. I attended a ritual on Walpurgisnacht in 1997 in Whitehall, Maryland, just south of the Pennsylvania border. And it was in what you might call a mansion or a McMansion, you know, not a high-end mansion, but, you know, very, very rich neighborhood, let's put it that way. And after the ritual, there was a gathering in one of the rooms near the front of the house, and there was some refreshments served. And I was talking to a gentleman who looked something like this guy here. And this isn't an exact accurate rendition. A listener to my radio show and podcast drew this for me from a description I made. Technically, this person was outside. So if you look at that as a door there and he was on the other side of the door, it would have been much more accurate. He was guarding the ritual house, a member of the police. And again, Jay told you stories about the police operating in Arden, basically being aware of murders that were being done in their district and basically saying, you know, better luck in the next life, kid. We know who's running this place. They're our bosses. They sign our paychecks. So you're shit out of luck, you know? They got a police officer to actually guard the ritual house on this high holiday of the satanic year. Technically, he would have been on the other side of a closed door here, but it was a glass door. So you could, well, it wasn't a glass door. There was a big window there, and the door was closed and locked. And he was on the outside of it on like a patio. But you could see him through the door. And while I might have been standing like, you know, over here in front of this guy, he's absolutely laughing about how these people who we consider lower than trash are guarding us in our homes while we perform the rituals that we perform. And here's what his laugh sounded like. Ha 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 ha!
almost identical. The choking or gagging aspect was even more like heightened because he was like eating while he was laughing. He was eating and drinking while he was laughing, like food in his mouth, okay? Like a gluttonous slob. And I'm telling you, you know that cackle or that force, like you can't even draw, you're laughing so hard you can barely draw another breath in. That's what it sounded like, okay? This is what these people think of the police. And you know what? Can't say I blame them. I think about them the same way. They're that big of a joke. You would enslave your own kind. What bigger kind of a joke is there? What kind of lower form of life is there than that? You deserve to be laughed at like that. You deserve to be laughed at like that. Here's what they call the people. Never referred to the population, human beings, the people of earth, never once. They call us the dead. Well, they don't call the people in this room the dead, but they call the vast majority of the human population the dead. And they call people the dead because they don't exercise their thoughts, they don't exercise their emotions, they don't exercise their actions. If you're not trying to gain wisdom, your thoughts are dead. One of the three aspects of consciousness. If you don't care about what's really going on around you or in the world regarding your freedom, your emotions are dead. Care has been cremated. So the population is ignorant, they're apathetic, and they're inactive. They're cowardly, they're lazy. Their actions are deadened. So if all three aspects of what makes a person a human being, an alive human being, are inactive, for all intents and purposes, they could be looked at as dead, totally unconscious. That's how these occultists look at people. And therefore, their rationale is we're not even doing this to a living soul. The soul hasn't even been activated. It's not really alive. It's just some clump of flesh that's animated. That's all. And they're performing these actions to a dead corpse. You know, that's how they look at us. Here's how easy I got out. And when I tell this story to people, they find it difficult to believe because they think this is like the mafia where they're going to come after you because you know where all the bodies are buried. Well, one, I didn't know where the bodies were buried because at the level of Satanism I was involved in, they didn't go and just go out and perform crimes, okay, and like take you into that whole criminal syndicate world. They talked openly about how they controlled everything and what their plans were, but you know, there were no actual physical crimes committed at this level. I'm sure once you do get into levels that are doing that, then they do very much care when you're saying, goodbye, guys, I'm ready to get out. You know, but not at the level I was involved in. Upon understanding how these satanic organizations worked and how I was being used, my conscience would not allow me to proceed any further, so I pulled away from any continued affiliations with these groups. They were completely unconcerned that I did not want to be further involved with their agenda. One Satanist actually told me, "Do your worst," when I expressed the desire to expose their plans to the public. He said that I would be, quote unquote, banging my head against a concrete wall for the rest of my life. Another told me that the general population was already so completely mind controlled by dark occultists that if they themselves went public with their plans and explained to people what they have already done and what they are planning to do in the future, that the public would not even accept the truth from them. Think about that. They said if we came forward and explained who we were and how we've done what we have done and what we plan to do, the public will not accept it from us. We could not take them out of the mind-controlled trance that they are in, even if we wanted to. So they basically said, you want out? Well, don't let the door hit you in the ass. That was their attitude. Through further involvement by attending rituals in and around my area, that Satanism was not what I thought it was originally.
As my involvement grew and I attended meetings and rituals held by satanic groups in my tri-state area, I began to become aware that this was not an isolated group of individuals who were simply working with occult knowledge for their own personal reasons, as I was doing. See, my motivation was, if I can get a leg up on my fellow man, and I can come out on top, and I can manipulate people, and I can make more money than them, and I can get in, you know, a better influence, maybe, you know, get the job over somebody else, well, that'll give me a leg up over people in the world. And that was my ego-based mindset at the time. I want things for me. I want to serve me only. And if I have to do, you know, manipulations against people to get what I want, then so be it. And that's why I was heavily attracted to the ideology of Satanism, because this is what Satanism is, especially lower level Satanism. So when I started participating with other group Satanists, in other words, network Satanists, I realized this is not what this is. This is way bigger than that. This involves way more than that, and this is about control over people. You know, I wanted to come out on top over other people, but, you know, just because I knew a little bit more than them. I was not about human slavery, never was. And when I started to realize that that's what Satanism at a much higher level was about, I was like, whoa, you know, I need to check myself and take a step back here. So these groups of Satanists were comprised of an eclectic array of people from every walk of life and every social institution on the face of the earth, including politics. Okay? There were people running for political office at just about every level. Okay? State to local, to some national politicians. Law. There were lawyers within Satanism, judges, bankers, people in the media, people in the military and police. Their ranks are, believe it or not, filled much more than you would even like to believe or think about how many police and military people are directly involved with satanic grottos. Entertainment. Even sports, medicine, doctors, and teachers. Many teachers I saw, and especially college level, university level teachers were present at satanic rituals. There's a reason for this. They're putting their people into point positions of power. They're working them into all of the social institutions. That's how they get their bidding done. That's how they advance their group agenda. These were people in positions of great influence and power throughout our entire society. And as my involvement with them grew, I became aware over time that they were not working separately toward their own individual goals as I was doing. Instead, they were working together as a tight-knit unit of a hierarchical worldwide network toward one common goal, and that goal was to increase their own collective power at the expense of everybody else's freedom. In other words, they wanted to become the kings of the world and enslave everybody else in the process. That was their goal. And they talked about it openly and plainly. Tym razem temat ulicą przejechał. Policyjny radiowóz to zdjęcia nagrane służbowym telefonem bez pośpiechu, bez sygnałów, ignorując wystarczająco wyraźny zakaz wjazdu. Dokąd funkcjonariusze pojechali? Może mimo wszystko na jakąś interwencję? Okazało się, że parkują kilkadziesiąt metrów dalej, w okolicach baru. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Pytanie mam takie, dlaczego panowie jeżdżą, ignorując zakaz wjazdu? Tam wyraźnie jest, na Kramarskiej. Gdzie? Nie wie pan gdzie, panie policjancie? To muszę mi pani pokazać. Za chwilkę panu odtworzę film, dobrze? Wszystkiego dobrego. Życzeń nie przyjęli, obiad stygł, oni wyraźnie się zagrzali. Nikt przecież policjantom nie będzie w kaszę dmuchał. Proszę bardzo, proszę dokumenty. Okazanie dowodu nie wystarczyło. Niestety, policjant jak głodny to zły, okazuje się.
Proszę mnie puścić, dlaczego pan mnie szarpie? Halo! Jaka była podstawa do zatrzymania? Nie wiadomo, wykroczenie, ale jakie? Odpowiedzi nie było. Funkcjonariuszy interesował przede wszystkim telefon, bo w nim przecież je obiad i to, jak sami popełniają wykroczenie. Nie, pan nie może mi zabierać telefonu. Przepraszam bardzo. Mimo wszystko raz jeszcze to samo dobrze już znane pytanie. Jakie uzasadnienie tej interwencji? Jakie wykroczenie popełniłem? Proszę pana, proszę wpisać w telefonie kod, sprawdzimy, czy telefon nie pochodzi z kradzieży, dobrze? Proszę włączyć telefon. W pewnym momencie cel został zrealizowany, czyli telefon wyrwany z ręki. Na jakiej podstawie? Nie wykonuje pan moich poleceń. Dobrze, dobrze, wyłącza telefon. Co pan robi? Nie wykonuje pan moich poleceń. Ale co pan robi? Po tym jak zabrali aparat, rozpoczęli walkę z tym skomplikowanym sprzętem. Co? No bo jak tu skasować, skoro on ciągle nagrywa i nie chce przestać? Chlął pod nosem bezradny policjant. Nerwowo walił też palcem w ekran i nic. I oczywiście cały czas nagrywał, głównie swoje buty wprawdzie, ale też istotne dźwięki z wewnątrz radiowozu. Ale niech pan powie, ale gdzieś pan przebił. Trzymaj. Pan w TVN, tak? Tutaj. Na szczęście nie kneblują, więc z radiowozu, dzięki pomocy przechodniów, udało się wezwać współpracowników z redakcji. Co się dzieje, Artur? Włącz telefon. Tak, tak, nagrywam już. Zabrali mi telefon stary. I znowu okazało się, że do policjanta z kamerą nie podchodź, a na pewno niezbyt blisko. Proszę się cofnąć, utrudnia pan. Do pana z tą kamerą mówię, proszę się cofnąć. Co pan mówi? Proszę się cofnąć. Rozumie pan? Może pan kręcić, ale proszę się cofnąć. Jeszcze trochę. Żeby operatora zniechęcić do pracy, na pewno warto go spisać. Od razu wylegitymuj panów. Dzień dobry, proszę pana, komenda miejska. Dobrze, to poproszę. Odpowiedzi na dwa kluczowe pytania ciągle nie było. Na jakiej podstawie funkcjonariusze interweniowali, jakim prawem zabrali telefon, a następnie w nim majstrowali. Pewne było to, że gdy go wreszcie oddali, skasowane były filmy i zdjęcia. Dlaczego wykasowali mi panowie wszystkie zdjęcia, także zdjęcia dzieci? Dlaczego panowie wykasowali wszystkie filmy, które miałem, na których... Szanowny panie, nic panu nie wykazał. Miał pan wyłączony telefon, przecież sam... Zabrali mi panowie telefon, a następnie oddali wyłączony. Niech pan nie pomawia, bo wyłączył pan telefon. Pomówienia? Policjanci zabrali wyłączony telefon? No teraz jeszcze przypomnijmy, jak z tym telefonem włączonym walczyli. Gdy już funkcjonariuszom wydawało się, że dopili swego, czyli oddali wyczyszczony telefon, okazało się, że ich zdaniem pieszy nie ma prawa spacerować tą uliczką i zagrali policjantów z ludzką twarzą. Panie Arturze, z uwagi na pana obywatelską postawę, że dzisiaj na pouczeniu. Pouczam pana, że nie można chodzić poprzez policję. Tymczasem policjanci dobrze wiedzą, a przynajmniej wiedzieć powinni, że ta uliczka jest wyłączona z ruchu. Można nią jeździć za specjalnym pozwoleniem, więc pieszy ma tu swoje prawa i nie było mowy o żadnym wykroczeniu. Naruszamy i leć. Tak, proszę bardzo. Prosimy dokumenty od pana. Jeden z filmów, ten właśnie, odzyskała dla nas specjalistyczna firma informatyczna. Resztę nagrań przywróciliśmy w redakcji natychmiast. Dzisiejsze nagranie dotyczy jednego z elementów nękania mnie, które miał miejsce w ostatnich dniach, tydzień temu, czyli na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia w poniedziałek. Utworzyłam około miesiąc temu te dwa filmy na moim kanale YouTube, czyli mamy prawo nagrywać policję, tak? W którym jest pokazane skandaliczne zachowanie policji oraz wypowiedź i kłamstwa, później zmienianie wersji i tak dalej. 2 marca. I ten drugi to już jest pierwszy odcinek, naprawdę już 4-godzinny, pokazujący pewne elementy przygotowania, osaczania mnie do gangstalkingu przez jednego z bardziej znanych psychopatów z kleru w Polsce i później wielką grupę jego pomocników, moich części. Moich znajomych, moich tak zwanych przyjaciół, rozegrało się całe piekło, standardowe piekło, jak w całej historii ludzkiej wokół mnie.
W wielkim tygodniu, w poniedziałek, musiałam pojechać do większego miasta, ponieważ ten wyjazd odkładałam już dwukrotnie. I to za każdym razem w poniedziałek. Więc to już był trzeci tydzień, kiedy naprawdę musiałam pojechać. I oni wiedzieli na podstawie posłuchów, że muszę pojechać, ponieważ potrzebuję pewnych rzeczy do wykonania innych czynności w domu, które mogłam kupić tylko tam. Więc to było planowane, podsłuchują mnie, nagrywają, namierzają, torturują mnie jakimiś falami, więc po prostu i ten psychopata z Kleru nadal cały czas komentuje moje życie bez przerwy, nadal od 70 do 80% jego wpisów dotyczy mnie. Za chwilę pokażę, ponieważ ja od jakiegoś czasu, od nie wiem, jakiejś ostatniej wizyty, może na początku lutego, 23 lutego, już nie wchodzę na jego profil, ponieważ takie dno nie zmieni się, tu już pozostaje tylko i wyłącznie jedynie całej tej hydry, całej tej mafii, całą tę mafię zdemaskować, najpierw publicznie, bez nazwisk, natomiast później zgłosić już popełnienie przez nich przestępstwa, wszystkich łącznie wraz z aparatem prawa, więc tutaj żadnej zmiany nie będzie, żadnej przemiany. Zbiera mnie na wymioty. Nie mogę powstrzymać się przed mdłościami. To było jeszcze 20... Nie, to było... Tutaj jest obraz 2 marca. I chyba wtedy wykonałam ostatnią serię zdjęć i właściwie to jest ten standardowy szantaż. Kościół to kapłaństwa, natomiast on wyraźnie pokazuje im rogi Antychrysta, jego głowę, krew ofiar. I standardowy szantaż, który na te zaczadzone działa, kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów. No przecież sam Jezus Chrystus został zakatowany przez tak zwany kler i oni nienawidzili go najbardziej. No i właśnie oni też taki sam szantaż stosowali, że on atakował kapłanów, ponieważ przecież to kapłani wydali Jezusa Chrystusa na śmierć, prawda? Więc to są rogi, kolory czerń i biel i czerwień oraz krew. To są standardowe symbole i oczywiście zawsze, gdy wchodzę na jego profil, przeważnie 99% zawsze pokazują mi się liczby albo 777, albo właśnie 555. 5 to jest znowu nawiązanie do pentagramu, czyli do gwiazdy, do Bafometa, do głowy kozła i tak dalej. Natomiast tutaj jest akurat odwrócone 666. Od tego momentu, mniej więcej 2 marca, już nie wchodziłam. Nie miałem pojęcia, że to, co szykują na mnie przy pomocy policji, po prostu chcieli jeździć i aż na czymś mnie złapią i że on to zapowiadał. Więc ja ten obraz, który teraz pokażę, zobaczyłam dopiero chyba gdzieś w Wielki Czwartek. I to jest obraz, który zapowiada akcję na mnie. To jest z 12 kwietnia, czyli to była chyba sobota, tak? 12 kwietnia, piątek, przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia, on zapowiadał: gang uliczny przygotowuje akcję Pasztet. Ponieważ ja lubię koty i mam kilka kotków i jeszcze zajmuję się przychodzącymi, więc daję im jeść, co mogę, ponieważ no, płaczą pod drzwiami z mojej karty podłączonej do komputera. Jestem odłączona od internetu. Na mojej karcie mam tutaj kilka nagrań, gdzie próbowałam tutaj na przykład w innych dniach próbowałam udowodnić, jak do mnie dzwonią właśnie z telefonów, na które nie mogę oddzwonić, ale nie będę tego pokazywać. To są zdjęcia z tego dnia. Przechodząc o godzinie 15, tak mam specjalnie ustawione, ponieważ tam są kilka filmów, na których mam twarze innych osób i tego nie chcę pokazywać. Z 15, czyli w poniedziałek, na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. To są materiały z tego dnia. Tutaj byłam zatrzymana, to jest sfilmowane zatrzymanie mnie. I teraz to jest te zdjęcia 214, 204, przepraszam, i 152.
To są zdjęcia o właściwościach 15.42. Przechodziłam wtedy w sklepie obok stoiska papierniczego i zauważyłam, że zauważyłam dwa małe notesiki dla dzieci na zeszyty i inne bloki, nie patrzyłam nawet. I zauważyłam, że mają całą symbolikę satanistyczną. Pokażę, ja te zdjęcia po prostu otworzyłam w pęcie, ale proszę patrzeć tylko na te końcówki. 152, 204 i 214. To są te zdjęcia, które ja otworzyłam w pęcie. I teraz 152 to jest notatnik, ja to sfotografowałam. Notatnik właśnie, na którym jest pokazana dziewczynka. Tutaj było pokazane, że to jest 152 z tego dnia oraz właściwości pliku. 15 kwietnia 1541. I fan, zabawa, soj, luna, jestem księżycem, tu jest Bóg Słońce, ops, good times, pentagram, czyli głowa Bafometa, jego rogi i jego broda, oraz jedno oko, symbolicznie zasłonięte. Tutaj jest z drugiej strony, to jest odwrócona, druga strona, okładka tego notatnika. Dziewczynka pokazuje rogi, nie wiem, czy jest to osoba realna, czy jest wykorzystywana w satanizmie, należy do satanistów. Tu prawdopodobnie ma kolczyki chyba w postaci gwiazdek pięcioramiennych, czyli pentagramów, czyli głowy Bafometa. I tutaj jest także napis Soy Luna i Bóg Słońce. Tak to wygląda, good times, dobre czasy. I nie wiem, czy jest to właśnie realna osoba, czy jest to wytwór programu graficznego. To jest to jedno zdjęcie. Teraz jest kolejne, 204, to był drugi notatnik. To jest ten 204 plik. I to jest właśnie... to jest jedna szóstka. To jest druga szóstka. I to jest właśnie standardowy znak satanistów, którzy w ten sposób się pozdrawiają. I tak to wygląda. Ale nie tylko za to zostałam ukarana, że fotografowałam te zdjęcia, ponieważ, jak mówię, to już była zapowiedź wcześniej na ten temat. W Niedzielę Palmową zobaczyłam jeden raz, dosłownie jeden raz od całej tej sprawy, weszłam na jakąś kamerę internetową, gdzie jest pokazywany Claire, i zobaczyłam, że obok jest napis post, a jeden z Claire'u życzy na początek Wielkiego Tygodnia dobrego obiadu. I ja o tym komuś powiedziałam i za to też była zemsta, ale nie tylko, ponieważ to była wielka, to była Niedziela Palmowa, natomiast psychopata zapowiadał to już u siebie w piątek. Więc niezależnie od tego, co ja bym zrobiła, to była już przygotowywana akcja. Katedra Notre Dame. Tutaj poniżej są drzwi. Tam są figury, myślę, apostołów. Tutaj jest Jezus Chrystus, jego otwarte dłonie także są wykorzystywane przez Antychrysta w sposób bezczelny, jako odwrócenie, gdzie Chrystus pokazuje otwarte dłonie. Oni natomiast w swojej symbolice satanistycznej wykorzystują otwartą dłoń jako pozdrowienie Antychrysta. To jest nawiązanie między innymi do otwartych dłoni Jezusa Chrystusa. I powyżej, tutaj, jest figura, tak jak my rozumiemy, Matki Bożej, ponieważ ja w poprzednim nagraniu powiedziałem, że jest to Katedra Najświętszej Marii Panny, natomiast de facto rzeczywiste tłumaczenie jest to Naszej Pani. A ponieważ budowali to templariusze w oparciu o
wiedzę wykorzystywaną od początku ludzkości, między innymi wiedzę satanistyczną, więc tutaj to są oznaczenia, inne oznaczenia na 666. To jest jeden z symboli 666, który pokazywałam na filmie Co ci zrobi Claire, gdy nie chcesz z nimi romansów w drugiej części. To jest Bóg Słońce, natomiast piramida jest tutaj i później ta piramida to jest właśnie dach i biegnie wzdłuż tam dalej. Tutaj jest ta piramida, później tam idzie dach. Natomiast to są dwie kolumny, typowe kolumny w symbolice masońskiej. I to jest katedra. Natomiast ponad tym wszystkim tutaj u góry rozpoczyna się całe piekło. Tutaj powyżej wszystko to są genitalia męskie. To są wszystko genitalia męskie. Tutaj jest całe piekło. Te postaci to są diabły z jednym lub z dwoma członkami. To są genitalia męskie. Tutaj akurat nie udało mi się otworzyć tej strony, ponieważ tutaj był jednorożec. Przed chwilą mogłam ją otworzyć, teraz już jej nie mogę otworzyć, pomimo że jestem odłączona od sieci. Niezależnie od tego, to są demony. Wszędzie tutaj, wszędzie. I to, wszystko to są genitalia. Jako władcy tego świata, tak jak wszystkie obeliski na każdym placu, także na placu Świętego Piotra, to jest symboliczne przedstawienie genitaliów męskich. I oni tym się zajmują i to jedynie jest sensem ich życia. Tu jeszcze raz krótko pokażę mój folder o nazwie Symbolika Satanizm. I to są właśnie w całym przemyśle rozrywkowym w Hollywood pokazywane m.in. jedno oko, zasłonięte jedno oko, rogi 666 w różnych konfiguracjach. Między innymi tutaj. Jedno oko, wszędzie jedno oko. Tutaj to są pentagramy, czyli gwiazda Antychrysta. To jest V, czyli węgielnica ze znaku masońskiego, z tego V. Czasami jest odwrócone na bok. To jest akurat jego wpis z 6 stycznia. Szóstka to nigdy nie jest cyfra przypadkowa. I to jest także piramida, ale teraz wracam do tego folderu. 666, wszędzie 666. I szukam teraz symboliki masońskiej, czyli dwóch kolumn i piramidy. Mam tego tyle, że to się troszkę wolniej otwieram. To jest właśnie ten symbol na oznaczenie 666. To są różne symbole. Także FFF, ponieważ litera F jest 6 literą alfabetu, więc oznacza 666 lub w ten sposób, lub w ten sposób. Czyli to. I także w katedrze Notre Dame to jest właśnie loża masońska,
Dlatego właśnie czapka policji ma także w niektórych krajach, między innymi w Anglii, ma właśnie taką opaskę wokół strzechownicy, ponieważ to jest baza, czyli najniżej położona warstwa masońska i to jest cyrkiel i węgielnica, czyli V. Natomiast tutaj są dwie kolumny. To są zawsze dwie kolumny i Słońce i Księżyc. Tutaj akurat nie są umieszczone, są na pewno umieszczone gdzieś indziej. I to jest czapka policji właśnie i także posadzka w katedrze Notre Dame jest właśnie ułożona w szachownicę. To jest wygląd fartucha masońskiego, piramida w kole, tutaj także cyrkiel, węgielnica i litera G jako gnoza. I tak właśnie wygląda poczta Gmail. A to już skoro jestem tak przy okazji, portret Jerzego Waszyngtona, dwie kolumny, szachownica i fartuszek masoński. Polityka to jest naprawdę też dość niski pułap masonerii, a masoneria jest jeszcze dość niskim pułapem poniżej satanistów. Występ chociażby Madonny, Bafomet, gwiazda Bafometa na czole, pochodnia, księżyc, Solve et Coagula. Dwie przeciwstawne strony. Tutaj jest członek męski. Oczywiście masoneria uważa Jezusa Chrystusa za masona. To jest właśnie typowe. To jest okładka chyba magazynu masońskiego. Liczba 3-3. To jest najwyższy stopień masonerii. Ja już mówiłam, że liczba, ponieważ oni przedrzeźniają znowuż wiek, w którym został zamordowany Jezus Chrystus, prawda? Więc ja akurat na swoim profilu mam 3-3, ale dlatego, że jest to wiek, w którym został zamordowany Jezus Chrystus. Natomiast oni przejęli tę cyfrę. Tu jest G, gnoza i to są właśnie dwie kolumny. One zawsze są dwie kolumny, tak czy inaczej, w jakikolwiek sposób. Szachownica, oświecenie, stopnie oświecenia, wspinanie się, piramida, wszystko widzące oko. Między innymi lilijka, piękny, ozdobny element, jeden z bardzo ładnych elementów ozdobnych, który przecież ludzie, tak jak i piramidę, tak jak i jakiś, no, przecież każdy może powiedzieć nawet, że ja mam dach w postaci piramidy, prawda? No nic podobnego. Ludzie zwykli, którzy nie posługują się w ten sposób tą symboliką, wykorzystują pewne elementy rzeczywistości, takie jak praktyczne zastosowanie akurat takich dachów, a nie innych lub takich elementów ozdobnych. Natomiast lilijka jest to jeden z elementów, które przejęli jako symbol masoński, związany także z templariuszami. Sam w sobie jest pięknym elementem ozdobnym i ktoś może mieć ozdobione, prawda, meble w ten sposób. Natomiast oni posługują się w ten sposób świadomie. I to jest ich język komunikacji. A także sowa, która znajduje się w rogu na dolarze, na banknocie dolarowym. To jest akurat Martin Garrix, jeden obraz z jego występu. I sowa powyżej i dwie kolumny. Cały przemysł, Hollywood, rozrywki, także w Polsce, na całym świecie, to oni, niezależnie od religii, oni są jednymi braćmi. Głównie rozwiązłości seksualnej z wyrodnień. Więc tak wygląda mój folder. Gdzieś tam kilka zdjęć skopiowało mi się przez przypadek. To jest drabina jakubowa, tak można powiedzieć, jako stopnie oświecenia. To jest zawsze G. W różnych układach. To już pokazywałam i tutaj na banknocie jednodolarowym, a tutaj akurat nie ma, tu gdzieś w rogu jest sowa. Być może mam inne zdjęcie.
I to jest właśnie pentagram, czyli gwiazda pięcioramienna wpisane w koło, czyli samopożerającego się węża, pożerającego własny ogon, otrobos. To jest odwrócony pentagram. A to jest kolejny budynek lub jego projekt. Odwrócona piramida. Tutaj jest ta górna część piramidy. Litera V, czyli węgielnica i dwie kolumny. Szyszynka jako symbol oświecenia. To akurat znajduje się na terenie Watykanu. I to są potwory patrzące na Paryż, właśnie z katedry Notre Dame. Zawsze z genitaliami. I to zdjęcie pokazałam w poprzednim moim filmie. Katedra Notre Dame. To także z daleka widać wyraźnie piramidę i dwie kolumny. To jest na przykład jeden z kościołów, chyba w Rzeszowie. Widać wyraźnie piramida i ta górna część piramidy oddzielona. To jest wyższa warstwa rządząca, a to jest niższa. Tu mniej więcej na tym poziomie jest policja, gdyby tak patrzeć na układ piramidy pokazany pomiędzy dwoma. Natomiast tutaj także i tutaj są piramidy. I tutaj jest piramida. Gdyby zobaczyć jeszcze z drugiej strony, być może są trzy, ponieważ przeważnie jest to nawiązanie do trzech piramid. U nas nieopodal także jest kościół w postaci piramidy i także ma oddzieloną tę część właśnie górną. Tak jak na banknocie jednodolarowym. Jedna ze stacji telewizyjnych, a tutaj jest także piramida i jedno oko. Są to także trzy piramidy, albo jedna, albo trzy. To jest media jako należące do podstawy i dołu piramidy. Nie sięgają sterujących, mają rolę służby i dołu, jak policję i tak dalej. American Online Television, oddział w Beverly Hills z Wikipedia. A tutaj właśnie ta piramida jest ucięta. Nie ma tutaj tej góry, ponieważ telewizje są tylko tą dolną warstwą piramidy. Marka Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger. Piramida i piramida. Tutaj odwrócona. Pierwsza z rzędu na przykład strona internetowa oficjalna Protezione Civile Roma Capitale w Rzymie ochrony cywilnej. Strona ochrony cywilnej. Piramida w kole. Jest to wszędzie, po prostu wszędzie. Wystarczy popatrzeć na loga wszędzie, w całej Polsce, wszędzie. W każdej strukturze, na każdym po prostu polu działania. Także nieopodal zakłady mechaniczne także mają piramidę w swoim logu. I wszędzie star, czyli gwiazda, to jest właśnie pentagram, Baphomet. Jak mówię, cały przemysł rozrywkowy i w ogóle cały przemysł, ponieważ oni mają wszędzie wszystkie wpływy. Tutaj akurat Beatlesi pokazują rozczłonkowane ciała ludzkie i dzieci. Yesterday and today, wczoraj i dziś. Tak było zawsze. To jest okładka jednej z płyty ich. I otwarte usta. I tutaj w tym symbolu jest litera V, I'll be back i jeszcze tu wrócę, Terminator. I to jako, to nie jest po prostu zwycięstwo, wiktoria, lecz to jest po prostu nawiązanie do węgielnicy. A chociażby menu Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny Poznań, to jest właśnie cyrkiel
i tutaj druga część i węgielnica odwrócona. To jest cyrkiel. To nie jest A, lecz to naprawdę jest cyrkiel. I jest on zawsze umieszczony lub przeważnie umieszczony albo w kole, albo w kwadracie. Czyli kwadrat jako symbol i odwrócony cyrkiel masoński, także odwrócone V. I tu jest piramida, to jest akurat zbudowana piramida podczas ołtarz podczas jednej z wizyt Jana Pawła II do Polski. To jest nie jedyna. W 1999 roku. I to jest węgielnica. U góry jest jako cyrkiel, a tu jest jako węgielnica, czyli jako dolna część tego masońskiego symbolu. Banknot jednodolarowy. Czy w tej części znajduje się sowa? Nie, chyba na odwrocie. A, sowa jest tutaj. Sowa jest umiejscowiona tutaj, czyli tutaj koło jedynki. Bardzo maleńka. Sowa jako ptak widzący w ciemności. Czyli oni widzą w ciemności, natomiast reszta jest ślepa. Porozumiewają się z moimi symbolami, znakami, a resztę mają za głupców. Sowa jest umiejscowiona tutaj, na banknocie jednodolarowym. I to jest właśnie piramida, jedno oko. No to jest podstawa. To znaczy podstawa jest tak naprawdę tutaj i wszyscy budujemy między innymi przez nasze podatki właśnie ich bogactwo. I kolejny symbol faliczny, czyli męskiego członka. To jest obelisk. Stoi on na każdym zakątku świata. Także oczywiście w Watykanie. To jest, tutaj gdyby dodać rogi, to będzie gwiazda pięcioramienna, to jest pentagon. Więc jest to po prostu pentagram, lecz tylko z obciętymi rogami tej gwiazdy, gdyby tylko dodać tutaj i dokończyć. I także kult fallusa, czyli członka w Mekce. Kolejny element, na przykład z filmu Pasja, to jest złamana kilkakrotnie błyskawica, czyli symbol szatana. Jakieś piwo, to są właśnie rogi. Pokazywałam to w osobnym dokumencie, że jest to według Departamentu Policji w USA, Departamentu Wydziału Obrony, symbol satanistyczny. W bajkach błyskawica. Wszystko widzące oko w piramidzie. I 15 kwietnia, w poniedziałek, na rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia, jak mówię, byłam w wielu sklepach i przed 18 byłam w jednym sklepie i tam wcześniej, gdy się wyjeżdża, natomiast jeszcze dodam, że jest to sklep na obrzeżach miasta, tam wokół tego sklepu jest bardzo spokojna droga, ponieważ ona prowadzi tylko i wyłącznie do tego sklepu i do kilku innych obiektów, ale to są, tam nie ma właściwie żadnego ruchu. Właściwie prawie żadnego ruchu. Więc tam wcześniej nie było zakazu, gdy wyjeżdża się z tego sklepu. Można było jechać prosto. Natomiast teraz jest zakaz, którego ja nie widziałam. I oni już tam widocznie na mnie czekali. I to są właściwości tego pliku, więc jechali za mną od tamtego momentu, przejechali za mną całe miasto, ponieważ akurat nie mogli mnie zatrzymać w innym miejscu na ulicy, ponieważ nie mogłabym się zatrzymać. Więc dopiero gdy skręciłam już, a jechałam już do siebie, włączyli sygnał. A równocześnie ja nie mogłam wiedzieć, czy jadą za mną, ponieważ akurat jechali dokładnie w tym kierunku, w którym jest komenda. I to jest ten plik 403 i to są właściwości 403.
Ja nagrywałam całe to spotkanie, zjechałam na bok i wysiadł. Ja zapytałam, czy mogę go nagrywać. On powiedział, że tak. I to jest niesamowite, że dosłownie przed dojazdem do tamtego sklepu myślałam o tym filmie właśnie, czy można nagrywać policję. I to działa na zasadzie także po prostu duchowego odbioru tego, co się miało stać. Chociaż ja nie wiedziałam o pułapce, natomiast przeczuwałam niejasno. Ale to już było po tym zdarzeniu i zatrzymali mnie. I najpierw zmierzyli mi, oczywiście nie piłam alkoholu i natychmiast od razu 500 zł mandatu i 5 punktów karnych. Przedstawił się tak, że nie mogłam go zrozumieć. Poprosiłam go kolejny raz o przedstawienie się, ledwo można zrozumieć ich nazwisko. Podpisują się także w ogóle nie jest czytelne jego nazwisko. I czy przyjmuje pani mandat? Ja odpowiadam, że to jest za wysoka kara. Natomiast on mówi, że w takim razie kierowany jest wniosek do sądu o ukaranie. Ja powiedziałam, że chcę się zastanowić chwilę. Zadzwoniłam do kogoś, ale postanowiłam przyjąć to, ponieważ nie miałam siły z nimi walczyć. Zresztą tutaj nie chodzi o to, że ja nie popełniłam błędu, lecz zapytał mnie także, czy posiadam punkty karne. Posiadam, to jest jedno ze słów haseł, więc dał mi do zrozumienia od razu, że jest to, chociaż ja jeszcze o tym wpisie profesora nie wiedziałam, że jest to zemsta, zresztą dla mnie jest to oczywiste. I teraz nie mogli mnie na niczym innym przyłapać, czyli jeżdżą za mną bardzo długo, ponieważ ja teraz praktycznie, kiedy wyjeżdżam, mało kiedy jest jakiś mój wyjazd, abym nie minęła się z nimi albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo jeżdżą za mną, albo zawsze się z nimi mijam, prawie zawsze, gdziekolwiek jadę. I po prostu nie mogą mnie na niczym przyłapać, ponieważ ja nie jeżdżę ani zbyt szybko, ani zbyt wolno. Zapinam pasy, jeżdżę dobrze, nie ryzykuję w jakiś sposób, włączam kierunkowskazy, więc naprawdę to musieli długo za mną jeździć i bardzo długo planować, jakoś jeździć. No i akurat udało im się przyłapać mnie w takim miejscu, gdzie zadziałało przyzwyczajenie, ale również dlatego, że to nie jest jakieś miejsce takie ruchliwe. Prawie w ogóle nie ma tam ruchu, więc i zwyczajnie mogło zakończyć się albo na pouczeniu, albo na wręczeniu mi mandatu najwyżej 100 zł. Tutaj cóż, aha, i na końcu właśnie życzył mi miłego dnia, czyli celowo miłego dnia, ponieważ mówiłam o tym, że w Niedzielę Palmową właśnie było to dobrego obiadu. I z kpiną i z uśmiechem życzył mi miłego dnia, co jest oczywistą kpiną, prawda? Po wręczeniu komuś, kto nie pracuje, kto ma ograniczone, właściwie jest zniszczony na wszystkich możliwych płaszczyznach, więc wiadomo, że jest to dobijające, prawda? I to zakończyło się to nagranie właśnie o 18:04. I ja pojechałam do domu i do domu mam około 20 km i zauważyłam dopiero poza wyjazdem już za ten teren miejski, że ktoś za mną jedzie, już oczywiście nieoznakowanym policyjnym samochodem, natomiast oni w połowie drogi czekali przy drodze, ci sami. I przejeżdżałam jeszcze obok nich, prawdopodobnie obok tych samych. I jechał za mną cały czas samochód, który mnie nie wyprzedzał, a ja jeżdżę przeważnie 55 na godzinę lub w terenie takim już poza małymi miejscowościami 60. I ten samochód był dobrej jakości, takim bardzo ciemno-szarym kolorze, jechał cały czas za mną, przeważnie mnie wymijają samochody przy tej szybkości, więc jechał za mną, żeby mi pokazać, że mnie nękają i śledzą już służby i skręciłam w większej miejscowości już w mój kierunek i już postanowiłam, że wyciągnę telefon, że zatrzymam się gdzieś na jakimś wjeździe, wyciągnę telefon, dam mu siebie minąć i sfilmuję jego rejestrację. I w tym momencie, ponieważ oni mają na pewno słuchawkę w uchu i system daje im znać, ponieważ nasze mózgi są podsłuchiwane i namierzone, w tym momencie ten samochód na środku ulicy po prostu się zatrzymał. Wtedy, kiedy powzięłam to postanowienie,
po chwili zatrzymał się, a ja niestety byłam w takim miejscu, że wjechałam na zakręt i straciłam go po chwili z pola widzenia, natomiast on po prostu stał na ulicy. Zatrzymał się tam, gdzie nie można się zatrzymać, ponieważ jest zakaz zatrzymywania się. I przyjechałam do domu zapewne może o godzinie 19 i tego dnia zupełnie nie wiedziałam o pożarze Notre Dame, który wybuchł właśnie 20 minut lub 30 minut, ponieważ wybuchł prawdopodobnie o 18.25 lub o 18.30, na pewno o 19 już wybuchł. Tak się to łączy, że to, że profesor wcześniej pokazywał jeszcze jajka, ponieważ jak mówiłam, ja pokazuję to, że jest przyozdobione w cudzysłowie genitaliami męskimi, więc za chwilę pokażę zdjęcie, ponieważ muszę od nowa otworzyć kilka zdjęć. Pokażę, gdzie po tym czasie, kiedy utworzyłam ten film, pokazuje na swoim profilu jajka, kurze, ale to jest po prostu nawiązanie do genitaliów. I tak właśnie całe to piekło zawaliło się w tym pożarze, niezależnie od tego, jak został wywołany i jakie są przyczyny. I tutaj jeszcze pod tym wpisem, poniżej, pod tym komentowały jakieś osoby, jakie fajne kotki, natomiast on odpowiada: to samce. To jest jego odpowiedź. A jeszcze pokażę także, co ta menta potrafi pisać. Jeszcze 10 kwietnia. Nie możesz bezkarnie księdza deptać, broni go nie tylko Jezus, ale też wielu ludzi, którzy mogą cię dopaść nawet na końcu świata. Ta menta, która rozpoczęła to wszystko, tutaj jest już inna liczba znajomych. Ta menta, która zniszczyła doszczętnie praktycznie mnie, cud, że jeszcze żyje, ta menta potrafi mówić, że bezkarnie księdza deptam. No to jest po prostu menta. A teraz powiem o sytuacji, która miała miejsce tutaj 2 albo 3 lata temu. Stała tutaj policja i zatrzymała orszak weselny. Było o tym bardzo głośno, między innymi w wielu gazetach. I stali tutaj na B1, ponieważ ja przekroczyłam B2, prawda? Zakaz wjazdu, za co otrzymałam właśnie te 500 zł, jak obecnie przedrzeźnia profesor na swojej tablicy 500. Tablica profesora dnia 21 kwietnia, to jest 22, zdjęcie wykonane, czyli prawie dzień wcześniej i tak dalej. To tego zdjęcia, pojęcia nadużywali wojujący ateiści i masoni. To jest typowe. Czy mam przytoczyć setki cytatów? Mówię o sobie. Dlatego to słowo jest swoiście uświęcone. 500. 500, ponieważ ja zapłaciłam mandat 500 zł. Aby przyszło 1000 pastorów i teologii, 500 doktorów i każdy, nie wiem jak się wytężał, nie przeistoczą, bo to nie księża. On dobrze wie o tym, mówi o nich samych. Paczaizm, paczaizm.pl. Właśnie chodzi o oko. O ten symbol swoiście, ponieważ mówiłam o tym w poprzednim moim filmie. Swoisty rodzaj histerii tam było, kto oglądał, ten wie. I kolejne jego zdjęcie z 20 kwietnia teraz i właśnie pasja. Dlatego zamieszcza pasja z tego portalu CDA, ponieważ ja mam jeden film, który zamieściłam na swoim kanale YouTube właśnie z CDA. Tam wzięłam dużo fragmentów, lecz zablokowano mi ten film. I to dotyczyło filmu z Denzelem Washingtonem. Taką oto przyznali sobie karę, taką oto sąd
wydał wyrok w sprawie policjanta, który zatrzymał orszak weselny. Taką oto został ukarany grzywną. Nie karą i nie mandatem i nie ma tu mowy o liczbie punktów karnych, lecz grzywną. Aż 50 zł. Myślę, że to wszystko na ten temat. A to naprawdę jest nic. Pokażę zarówno pod tym filmem, zamieszczę linki do filmów, które dopiero teraz znalazłam w ostatnich dniach o nękaniu przez policję wielu osób i o próbie filmowania tego i co policjanci robią, jak próbują wyrywać telefony, usuwać nagrania i tak dalej. I to jest 15 kwietnia, o czym ja nie wiedziałam, ponieważ nie wchodziłam wtedy jeszcze na jego stronę, na profesora. I to jest jego komentarz, tu jest zawsze liczba 33, to też nie jest przypadkowe. Trzeba albo za Chrystusem, albo przed nim uciec. Przyznaj się. I to jest oko. To było właśnie 2 godziny po zatrzymaniu mnie. I wtedy już było po wybuchu pożaru w katedrze Notre Dame, o czym ja nie wiedziałam. O pożarze dowiedziałam się dokładnie 25 godzin później, czyli dopiero 16 kwietnia o godzinie 19. I teraz, 16 kwietnia do godziny jeszcze 18, tu jest 17:17, to też nie jest przypadkowe. Tutaj znowu jest zmieniona liczba. I do godziny jeszcze 18, ponieważ ja się dowiedziałam o 19, 16 kwietnia, u profesora na tablicy pożar Notre Dame jest przedstawiony jako gniew Boży. Że to nie może być gniew Boży. Jeśli ktoś mówi, że to nie może być gniew Boży, to znaczy, że nie zna Biblii, gdzie pojęcie gniewu Bożego występuje około 1000 razy. A więc odrzucenie tej interpretacji to przejaw prymitywnej ignorancji. I taka wersja u profesora jest do godziny 18. Ponieważ ja o 19 dowiaduję się o pożarze już 16 kwietnia, czyli 25 godzin po wystąpieniu pożaru, i wypowiadam tutaj u siebie w domu słowa, że to piekło z tymi właśnie podtekstami seksualnymi spłonęło. I pokażę, jak u profesora zmienia się wersja na tablicy, ponieważ on jeszcze zamieścił kilka takich spisów o gniewie Bożym, jeszcze przed 17, ale już tego nie miałam siły kopiować. Tam był po prostu cały ciąg o gniewie Bożym. Ja wypowiadam te słowa o 19, natomiast po około 2-3 godzinach u profesora nagle wszystko się zmienia na tablicy. Wtedy 14 godzin od 10:39 po południu, czyli, a to było 17, 17 o 22:30 policzyć wstecz 14 godzin, no więc około, no powiedzmy rano 17, już nagle nie jest to już gniew Boży, ponieważ próbuje mnie jakby wlepić tutaj w obraz chore dywagacje Gretkowskiej, chociaż ja Gretkowskiej nie znam, nie czytałam jej książek, jej opinię znam pobieżnie, ale po prostu tu chodzi tylko o tytuł, o dopasowanie jakiekolwiek tytułu, przyczepienie się do czegokolwiek, co jest, żeby udostępnić. I tu nagle już jest, kiedy ona mówi, że Bóg niszczy katedrę za karę, to już jest to nagle resentyment feministki. Kolejny raz próbuje mnie wlepiać w feministkę, czy rozbudzone spekulacje teologiczne. Czyli już nagle, gdy on do kilku godzin wstecz mówił o gniewie Bożym, to było w porządku. Teraz nagle, gdy ona, ale tak naprawdę on to zamieszcza wobec mnie, ponieważ ja o godzinie 19:16 kwietnia wypowiedziałam słowa
że te demony zostały ukarane. Powiedziałam, że zapłacę ten mandat i na tym większe pohańbienie to pójdzie. Wypowiedziałam to jeszcze 15.20, około 20, może do godziny później po otrzymaniu mandatu, że zapłacę i tym większe pohańbienie już ich będzie. Nie wiedziałam, że w tym momencie płonie Notre Dame, o której mówiłam. A to jest właśnie jego zdjęcie z jego profilu. Gdy przygotowywałam te filmy, które pokazywałam 2 marca i tutaj ten 7 marca, lecz przygotowywałam je długo. Te filmy przygotowywałam w lutym, czyli on 23 lutego ja przygotowywałam te filmy i wtedy, bo to trwało około 2 tygodnie, dogrywałam pewne rzeczy, ponieważ pewne o niektórych rzeczach jeszcze sobie przypominałam podczas nagrania. Dlatego właśnie niektóre elementy są takie pourywane. Ponieważ ja także nagrań się uczę i niektóre o niektórych rzeczach dowiaduję się trochę później, także w programie graficznym. I właśnie dlatego to są, to jest po prostu symbol tego, tych genitaliów, ponieważ jeśli film został opublikowany 7 marca, 3 tygodnie trwało, około 2-3 tygodnie przygotowywałam ten film. I już tak naprawdę, już po przygotowaniu print screenów, po przygotowaniu zrzutów ekranu z zasłonięciem, które trwało miesiącami, z zasłanianiem tych wszystkich danych. Już samo montowanie zajęło mi 2-3 tygodnie, więc te zdjęcia po prostu pokazuję jako swoje genitalia. Oni między innymi wielokrotnie właśnie mścili, kpili o jajeczkach i tak dalej, w trakcie nękania mnie, ten, który tu był, który mnie skatował i tak dalej, więc... Więc o to właśnie chodzi. Więc tak wyglądało jeszcze, gdy patrzymy 17 kwietnia, dajmy na to wczoraj o 17.43, czyli tak jak mówiłam, 16 kwietnia, ponieważ ja 17 weszłam na jego profil i zaczęłam fotografować. Także to wstecz i tam dopiero dowiedziałam się o tym. Czyli jeszcze 16 kwietnia o godzinie 17.43 jeszcze u niego było. Jeśli w ocenie pewnych nieszczęść wykluczasz gniew Boży, to znaczy, że próbujesz zagłaskać Biblię, bo to pojęcie jest tam około 1000 razy. Natomiast wszystko zmieniło się tego dnia 16 po godzinie 19, gdy ja dowiedziałam się i wypowiedziałam te słowa. To jest na przykład z końca 2018 roku. Moje wyszukiwanie wielu symboli i tak dalej, czasami na przykład joni, kult faliczny, właśnie zdjęcia na temat po prostu elementów kultu falicznego na całym świecie, ale to nie tylko wtedy, ja doskonale to znam, lecz po prostu szukam konkretnych dokumentów z linkami i tak dalej. Na przykład 7 października 2018 roku. Ale to trwało wiele miesięcy, nie tylko wtedy. Więc głównie wtedy szukałam bardziej już takich konkretnych zdjęć. I trwało to także później, aż do grudnia 2018 roku. Więc pokażę teraz zdjęcie z jego tablicy. To jest wpis z 29 grudnia 2018 roku o 8 rano. Ale kult faliczny zachowają. Ale on pisze o sobie. Kult faliczny zachowają. Pisze to wobec tych elementów, tych zdjęć, które ja wyszukuję. I w danym momencie pamiętam, że oglądałam jakiś film o masonerii, która oczywiście, tak jak oni wszyscy, ma w żadnym poważaniu kobiety, raczej stworzyli tylko i wyłącznie jakieś niektóre loże masońskie dla kobiet, ale tak naprawdę mają mnie za... To tak jak je mają, to nie jest, żebym ja wypowiadała o tym, po prostu mają mnie za głupie. A to jest jedno ze zdjęć tej autorki.
na portalu www.minube.net fotos. I to jest zdjęcie, w którym dokładnie pokazują. To jest innej katedry w... Niestety nie znam tej katedry, więc ściągnęłam to zdjęcie w wersji darmowej. To jest to zdjęcie tutaj. To jest katedra we Fryburgu chyba. Nie wiem, jest tego tyle. Jeśli się mylę, to można mnie poprawić. Tak, jest to ta katedra, która ma po pierwsze dwie kolumny, piramidę, ale co najważniejsze ma jeszcze dwa symbole V, czyli cyrkla i węgielnicy. Bardzo wyraźnie. Oni wszyscy tak stawiali prawie te katedry. Oczywiście zawsze można mówić, no jest to pewien sposób logiczny stawiania, prawda? Dach zawsze wygląda tak, ponieważ woda spływa, rzecz jasna. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o celowej symbolice, która podszywa się pod logiczną, zwykłą zgodność z pewnym porządkiem naturalnym, z naturą i z warunkami także budowlano, no nie wiem, architektoniczno-naturalnymi. Natomiast oni dokładnie stawiali to zawsze w pełni celowo i to jest w wolnym... To jest to zdjęcie, lecz ja je pokazuję w wersji powiększonej tutaj i bardzo wyraźnie pokazują wszystkim, że wypróżniają się na nich. Jak i całe życie tych tak zwanych wiernych za to właśnie mieli, a tutaj obok stoi sobie, tutaj obok tego wszystkiego jest Matka Boża. To są elementy świętej geometrii dla nich i to jest katedra we Fryburgu. I tutaj oczywiście wszystkie potwory i demony, czyli to, co uprawiali przez całe wieki. Natomiast teraz, gdy przeglądałam, niestety nie mam tych zdjęć w wersji darmowej na Pinterestie, gdy przeglądałam gargulce, czyli to, czym oni... Tutaj mam w wersji darmowej. To są w wersji darmowej, którą mogę wykorzystać. Ale gdy przeglądałam w wersji niedarmowej, to są tam również właśnie postaci, które połykają dzieci, ponieważ kanibalizm, oni na wszystkich tych, nie wiem, plebaniach, kościołach, wszędzie, gdziekolwiek, być może to jest chyba z Notre Dame, ale nie jestem pewna. Nad wszystkim uprawiali także oczywiście i kanibalizm, wszystkie możliwe zboczenia, to jest Notre Dame na pewno. Tutaj są w zbliżeniu te gargulce i oni udawali, że to jest tylko do odpływu wody. No, kto tak naprawdę potrzebuje, no nie wiem, czy ktoś chciałby na swoim domu, tak naprawdę, czy ktoś chciałby na swoim domu mieć rynnę w postaci czegoś takiego? I właściwie w jakim celu? Na domu Bożym. Po co? Więc tak to wygląda to zdjęcie i tutaj bardzo dokładnie pokazano, jakie mają o wiernych zdanie. To jest katedra we Fryburgu, tak. Tutaj jest zbliżona. I teraz jeszcze powiem, że w tym filmie tutaj zawarłam fragment tego filmu Handlarze ludźmi. I w jednym z momentów, teraz nie mogę go znaleźć, taki po prostu jest to tragiczny moment, kiedy te osoby wykorzystywane opowiadają, co im się stało.
I nagle jest pokazane tylko samo zdjęcie wejścia do tego domu publicznego, obrzydliwego oczywiście miejsca, i jest wycieraczka z napisem Welcome. Jest to po prostu najbardziej, jeden z najbardziej tragicznych momentów tego filmu, prawda? I film mój, ten mój powstał, został zamieszczony 7 marca, a 8 marca u psychopaty na jego tablicy pojawia się to. Welcome. I kotek milutki jakoś tam puka w szybę, ale chodzi o to, że podnosi nogę i tak jakby po prostu wypróżniał się, prawda, na całą tę sprawę. Najważniejsze jest to, że ja mam skojarzyć tę wycieraczkę Welcome. To właśnie pan profesor teologii, autorytet duchowy także dla części mojej rodziny, która wolała mnie zakatować. Tak właśnie wygląda podejście do gwałconych i molestowanych kobiet. Tutaj jeszcze nie wiem, czy o tym mówiłam, ponieważ film wykonuję trzeci raz. Pierwszy film mi zepsuli, a chociaż byłam odłączona od internetu, nagrałam film i był zepsuty. Nie wiem, co się stało. Drugi był zbyt krótki, więc postanowiłam wykonać trzeci raz nagranie. Wykonuję to już drugi dzień. To jest na przykład 6 stycznia. Związki satanizmu z pedofilią w tak zwanym wielkim świecie. On dobrze wie, o czym mówi, ponieważ sam czynnie lub biernie bierze w tym udział. Brał i dlatego właśnie mnie nienawidzi za to. I to jest piramida. To są cyfry z mojego numeru telefonu. Piramida oraz 3 piramidy, a tak naprawdę 4 piramidy. Zarówno cyfra 3, jak i 4 jest znacząca. Tutaj jest I watch, oko, patrzę. I piramida z tą oddzieloną częścią. Intelligence, czyli wywiad. A tutaj the day after 2012, czyli dzień po roku 2012. Ponieważ w 2012, o czym mówiłam w poprzednim filmie, właśnie w 2012 skatował mnie psychopata inny, który tu był w tym domu i z którym profesor się zjednoczył, i do profesora udałam się pod koniec 2012 roku po pomoc. David Icke, dlatego że oglądałam też materiały Davida Icke'a, nie jest to dla mnie nic nowego. I to jest jeden z gargulców. Ten jest akurat symbolem rozwiązłości seksualnej, tego co uprawiali i uprawiają w katedrach, w kościołach, w podziemiach, łącznie z kanibalizmem, satanizmem, z rytuałami satanistycznymi, z ofiarami z ludzi na całym świecie bez przerwy. I potrzebują do tego wielu milionów zakatowanych ofiar, ponieważ są uzależnieni także od adrenochromu, czyli tej substancji, która powstaje pod wpływem podwyższonego poziomu stresu u maltretowanych ofiar. Gdy osoba jest maltretowana, we krwi występuje większa ilość pewnych substancji. Można by je nazwać wynikami stresu, czyli tych czynników stresogennych do maksimum. I oni są uzależnieni od tej krwi, którą pobierają albo z nakarku, nasady głowy, albo bezpośrednio z głowy, albo z tętnic. I oni muszą mieć tego setkami, tysiącami litrów na całym świecie, ponieważ to piją i potrzebują tego codziennie. A tutaj jest film innej osoby, zatytułowany Adrenochrom. Tej osoby modlę się, aby ta strona nie była prawdziwa. Jest to z lutego, widziałam ten film i ona podaje tutaj normalny adres strony adrenochrom.net i podaje także ich film, który ja widziałam, był na internecie, być może ściągnęłam go na dysk. Secret, chyba tu było napisane słowo, zdaje się, secret, chyba. Discreet, aha, nie wiem, czy dobrze widziałam. W każdym razie ona podaje film, który był na stronie internetowej tej.
I to był film YouTube. Fragment ich filmu, właśnie krew, diament, to są typowe symbole, to było z tej strony i w tej chwili wprowadziłam do wyszukiwarki tę stronę adrenochrome.net i pojawia mi się wiadomość Squarespace, square to jest kwadrat, czyli i strona, o to proszę, wygasła, to konto już wygasło. Jeśli jesteś właścicielem, kliknij poniżej, aby się zalogować, czyli w dniu 23 kwietnia po filmie tej osoby, o właśnie tutaj o krwi, ja chyba ściągnęłam ten film, którego fragment tutaj pokazuje ta osoba, fragment z ich filmu na temat adrenochromu i to była normalna strona reklamująca, wszystko z opisem, wielka szybkość. Tu są warunki zakupu, o sourcing, czyli źródło, harvesting, czyli uprawianie, trafficking, czyli handel na całym świecie. Tak wyglądał ten film i oni oficjalnie mieli stronę na YouTube, mieli kanał na YouTube i to była po prostu film oficjalny. Nie wiem, czego ściągnęłam, dam tego tyle. Kopia DNA na całym świecie. Tu było pokazane, że jest to właśnie otoczony cały świat. Tak wygląda otoczenie świata całą serią i całą siecią podsłuchów. To jest już dodatkowy element. Ona pokazuje fragment z ich filmu i później już omawia dalej. I tutaj są warunki zakupu. I tam była cała strona warunków zakupu. Ja tu pamiętam, że to kopiowałam. I już teraz strona wygasła.